Cześć, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, na waszą prośbę musiałem sobie zrobić eksperyment, którym się z wami tutaj podzielę. Generalnie słuchajcie, o co się rozchodziło. O wytłumaczenie i wyprostowanie sytuacji takiej, dlaczego w systemie Common Raila wtryski nie ustępują, jeśli chodzi o kwestie szarpania. Przyjmując założenie, że są prawidłowe, czyli na maszynie wychodzą prawidłowo. Przyjmijmy, że ktoś to robił na maszynie, na testerze jakimś. I wszystko jest ok. Więc słuchajcie, przyjmując, że wszystko mamy ok, naprawdę wszystko, począwszy od sierstw żarowych, które też mają bardzo duże znaczenie, bo to nie jest tak, że słuchajcie, świeca żarowa tylko i wyłącznie ona grzeje przed rozruchem silnika. Ono tak, ale słuchajcie, później jej główka normalnie w życiu jest również czerwona przy pracy silnika i też tą pracę wspomaga, jeśli chodzi o kwestię spalania. Natomiast słuchajcie, no już nie o to chodzi w dzisiejszym tutaj filmie, natomiast chodzi o informację taką. Zrobiłem sobie, słuchajcie, eksperyment jaki. Próbowałem wyeliminować wszystkie rzeczy, które mają wpływ na złą pracę czy na zły proces adaptacji i kiedy on ogólnie nie ustępuje. Na pewno, słuchajcie, zrobiłem sobie eksperyment taki. Jeżeli dostawało mi się powietrze do układu, no niestety nie było pełnego ciśnienia, ale wtedy i były błędy z listwy, ograniczenia w mocy silnika i tak dalej. Oszukiwałem czujniki temperatury. Więc tutaj, nawet jeżeli on nie przechodził adaptacji, to później i tak sobie gdzieś tam zaczął szukać przy innych temperaturach z innych czujników. Więc tutaj te kwestie zostały wyeliminowane. Słuchajcie, na pewno rzecz jest jaka. Bardzo duże znaczenie na takie delikatne podszarpywanie czy pływanie ma to, w jakim stanie mamy, słuchajcie, nasz kolektor ssący. Bo gdyby się, słuchajcie, okazało tak, że macie gdzieś bardzo malutką dziureczkę, co często gęsto w układach, słuchajcie, diesla wyjdzie, dlatego że w tym miejscu najnormalniej w życiu będziecie widzieli gdzieś tam, że się poci wam układ, czyli rura, intercooler, czy gdzieś coś z kolektora ssącego, czy jakaś uszczelka wypluta. Będziecie widzieli, że gdzieś coś tam się, powiedzmy, sączy, ten olej się wydostaje. Wtedy wiecie, że to miejsce ma bardzo duże znaczenie, bo odchyłka do sterowania powietrza do paliwa niestety ma w tych systemach już bardzo duże znaczenie, dlatego że map sensor, który jest, czyli czujnik ciśnienia, on wyłapuje, że te ciśnienia są nieprawidłowe i nie do końca jest w stanie komputer wysterować układem wtryskowym prawidłowo i powstaje poszarpywanie, bo on wtedy i szuka turbiny i próbuje sobie adaptację wtrysków zrobić. Także mówię, tutaj szarpanie takie. Natomiast słuchajcie, co jest ciekawostką. Muszę wam powiedzieć rzecz taką. Próbowałem nawet, słuchajcie, zdemontować troszkę katalizatora, czyli żeby ten układ był na tyle nieszczelny, żeby był, powiedzmy, drożny. I co się wtedy dzieje? No wiadomo, oprócz warkotu, tego tłuku i tak dalej, samochód się tak do końca nie adoptował, aż w końcu przeszło mu to. Także troszkę jazdy zaliczył, troszkę musiałem poświęcenia niestety zrobić, no ale obiecałem, więc musiałem sprawdzić. No i sam się przekonać, słuchajcie, bo tych silników, tych pojazdów z takimi systemami jest naprawdę multum i dzieje się naprawdę w tych pojazdach bardzo wiele. Aczkolwiek mówię, to szarpanie, poszarpywanie dziwne i nagminne jest, ale to mówię, to wszystko się wiąże z map. Natomiast do czego zmierzam? Gadam, gadam, a nie mówię konkretnie, nie? Słuchajcie, zrobiłem sobie eksperyment już końcowy taki. Mimo że, słuchajcie, wtryski, które mam, były zrobione, może nie tak, że wtryski były zrobione, słuchajcie, tylko były wtryski dla mnie idealne. Powiem wam dlaczego. Samochód jeździ bardzo dużo na tych wtryskach, miękko, łagodnie. I zrobiłem sobie eksperyment taki. Samochód jeżdżący na co dzień, nie szarpiący, nie klekoczący, podstawiałem co mogłem. Rozszczelniłem kolektor, zaczął podszarpywać. Uszczelniłem go, przestał. Odkręciłem mu troszkę na wydechu, założyłem mu podkładkę pod katalizator, zaczął podszarpywać, czyli już ten czujnik ciśnienia
gdzieś mu lżej było tych spalin się pozbywać, ale mu to też w drugą stronę nie skutkowało. Natomiast słuchajcie co, ostatnim eksperymentem, który mi został słuchajcie, do przeprowadzenia, no to w końcu mówię co, jeżeli wszystko mamy prawidłowe i silnik adoptuje sobie elegancko, no wiadomo, jak ktoś ma nieszczelność, no to tak jak mówiłem, to on będzie szarpał przez cały czas i on się nie zaadoptuje, bo te zmienne ciśnienia panują wtedy. Wtedy jest doładowanie różnych ciśnień w różnych prędkościach, przy różnych obciążeniach i wtedy wiadomo, że te parametry się non-stop zmieniają i dlatego on niestety adaptacji nie zrobi. Ale co? Zrobiłem rzecz taką. Podstawiłem, słuchajcie, uszkodzony czujnik wałka. Na tym czujniku wałka on nie chodził do końca tak, jak powinien chodzić. Jakieś głupawki takiej dostawał. Zdarzało się, że on zgasł gdzieś tam, powiedzmy, na wolnych obrotach. Natomiast poprzewracałem wszystko. Pojeździłem sobie znowu kilka dni. Pracował ładnie, czyli wykonał sobie tą adaptację elegancko. Wszystko było ładnie, pięknie. No i zrobiłem eksperyment ostatni. Z czym? Z tymi, słuchajcie, butelkami, co tutaj widzicie. Może nie z tymi butelkami, tylko tym, co było w butelkach, czyli olej. Wlałem, słuchajcie, do silnika oleju takiego, który był już mocno wyeksploatowany. Naprawdę mocno. Co nie znaczy, słuchajcie, że wlałem jakieś bełty do silnika, bo to by się mijało z celem. Po prostu... Oj, przepraszam, kurczę. Od tego gadania coś mi chrupi w gardle. Przefiltrowałem sobie ten olej. Pozwoliłem sobie wlać go z powrotem na stan silnika taki, jaki powinien być. No i słuchajcie co, ku mojemu zdziwieniu powstało szarpanie silnika, które niestety, słuchajcie, przybierało na sile i nie ustępowało. No i tutaj, słuchajcie, w takim układzie mamy małe sprostowanie. Jeśli macie wszystko sprawdzone, układy szczelne, geometria turbiny pracuje, inne rzeczy, inne gady mamy, wszystko sprawdzone, to może się okazać sytuacja taka, że wasz czujnik stukowy, który przykręcony jest do bloku, czy z przodu, czy z tyłu silnika, zależy się od jego konstrukcji, wykrywa, słuchajcie, jakieś nieprawidłowe śmiecie, nieprawidłowe stuki. No i tu tak, żebyście się mogli o tym przekonać, wiadomo, że musicie mieć jakieś urządzenie, jakiś tester, który macie możliwość odczytania bloku z tego czujnika, ale niemniej jednak sprostowanie takie. Po wlaniu oleju zużytego nastąpiło, słuchajcie, szarpanie w przedziale 1800 do prawie, słuchajcie, 2400, 300 może jakoś tak obrotów, przy oczywiście spokojnej jeździe. On sobie poszarpywał przez cały czas, czy to tempomat, słuchajcie, czy to jazda była spokojna, on w kółko poszarpywał. No i słuchajcie, jest jeden wniosek, że czujnik stukowy wykrywa jakieś niedogodności z silnika, a że to się, słuchajcie, odbywa bardzo szybko, ponieważ są cztery gary. Te cztery gary sobie, słuchajcie, klepią, robią tyk, 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 tyk. Tylko oczywiście kilkaset razy szybciej, czego my oczywiście nie słyszymy, ale czujnik to wyłapuje i on wie, dla siebie wie, teoretycznie, adaptując wtryski, z którego wtrysku, słuchajcie, następowało to stukanie, klekotanie. Ale jeżeli się okaże sytuacja taka, że tego oleju macie mało, jest zużyty, bądź, słuchajcie, krytyczna sytuacja taka, że klekocze wam już hydraulika, czyli pod klawiaturą macie jakieś popychacze, jakieś szklanki, co byście tam, słuchajcie, nie mieli hydrauliczne, to wtedy może się okazać sytuacja taka, że one są zużyte, one wprowadzają stuki, póki czego my nie słyszymy, bo tak naprawdę wyłapać te stuki w dieslu jest ciężko, ale czujnik stukowy to wyłapuje i wtedy, słuchajcie, będziecie wiedzieli, że takie stukanie następować może. I się dzieje. I co jest najciekawsze? Pojeździłem dwa dni na takim oleju, silnik się nie uspokajał. Wylałem to coś, założyłem nowy filtr od nowa, wlałem sobie czysty olej, bo przecież głupotą byłoby wlewać już z powrotem stary. No i słuchajcie, coś najciekawsze. Silnik
Poruszał się, poruszał. Oczywiście rozpiąłem akumulator, żeby ponownie zaadaptował się elegancko. No i najciekawsze, że to, że słuchajcie, po krótkim bardzo czasie przeszło mu całkowicie to szarpanie. Także jest jeden, słuchajcie, wniosek, że to szarpanie wtrysków to nie jest do końca tylko i wyłącznie pochodzące z wtrysków. Tylko jeśli nasz silnik, słuchajcie, ma już problemy, nie mówimy, słuchajcie, tutaj o potocznie, jak to niektórzy mówią, że panewka mu stuka. Słuchajcie, jeżeli panewka stuka w silniku, to myślę, że tego silnika to już nie ma. Bo nie wierzę w to, że komuś stuka panewka i tym samochodem będzie jeździł i jeździł. Jest to po prostu, słuchajcie, nierealne, niemożliwe. No chyba, że wy macie takie możliwości, że wam panewki się tłuką, a wy sobie jeździcie, no to chwała, nie? To byście tak jeździli przez cały czas. Natomiast, że hydraulika gdzieś tam pod klawiaturą może stukać i pukać i się tłuc, to niestety znaczenie ma bardzo duże. Już pominę, słuchajcie, kwestię, że jeżeli macie pasek rozrządu na przykład wyciągnięty, to może się okazać tak, że macie pływanie tego zapłonu. Ten kąt wam non stop głupieje, bo jest różnica wału i wałka, co też jest rzeczą świętą, no ale przyjmijmy, że macie wszystko ok, bo takich testów nie robiłem z paskiem, choć wiem, że odczyty są bardzo głupie wtedy i taka praca może być nieprawidłowa. Natomiast to, co ja wytestowałem i obiecałem, że sprawdzę i wam teraz przekazuję, no to już macie tą informację, że czujnik stukowy może wprowadzać takie śmiecie zakłócenia. Czyli czujnik stukowy się, słuchajcie, uszkadza. Przyznam wam szczerze, nie wiem, ja o takim przypadku nie słyszałem nigdy, żeby czujnik stukowy się komuś uszkodził, bo on jest przykręcony, on w dogodnych warunkach sobie siedzi, on ma tylko wyłapywać stuki, puki i nic więcej. Po prostu działa jak, przysłowiowo bym powiedział, jak mikrofon, nie? No, także słuchajcie, myślę, że wam po części wyprostowałem sytuację, wytłumaczyłem, czy taka możliwość jest i z czego takie coś może pochodzić. Ja nie mówię, że u was pochodzi, akurat jeżeli pochodzi, macie problem i oglądacie ten film. Natomiast mówię, no ja po eksperymencie już wiem jedno, że jeśli wszystko dookoła mamy prawidłowo, a nasz silnik niestety stuka i puka, czego ja nie słyszę na przykład podczas jazdy, to wierzcie mi, że ten czujnik stukowy jest po prostu jak bardzo dobry nauczyciel, który w klasie wyłapuje, kto ściąga, nie? Po prostu czasem jest tak, że on widzi, przymyka oko. Ale niestety czujnik stukowy nie przymyka oka. On wie, że coś jest nie tak i próbuje to wyrównać, ale on nie wie, z czego ten stuk pochodzi. Czy to jest stuk, słuchajcie, pochodzący z wtrysku, czy to jest, powiedzmy, z klawiatury. Gdzieś ten stuk pochodzi, on to najnormalniej w życiu wyłapuje i podąża za nim, próbując jednocześnie zrobić korekcję, uspokoić ten wtrysk szalejący, lecz niestety nie może. Dlatego, że to stukanie, mimo że on go ucisza, dalej występuje. I on próbę podejmuje ponownie, czyli 4 cykle uspokaja, potem ponowne 4 i tak dalej. I tak w kółko sobie robi. No, bynajmniej dopóki oleju nie wymieniłem, to tak było. No, także dziękuję jeszcze raz, słuchajcie, za wytrwanie. Pozdrawiam przede wszystkim tych, którzy wspomagają mój kanał. Ci, którzy mogą, zapraszam. Ja w zamian za to priorytetowo ich traktuję. Udzielam jakichś tam informacji, porad, co tylko mogę. W drugim priorytecie mamy osoby, które, słuchajcie, subskrybują mój kanał. A ci, którzy nie robią nic, no, prawie staram się nie robić nic, aczkolwiek no ja też grzecznościowo staram się gdzieś tam coś pomóc, aczkolwiek traktuję już ich po prostu na trzecim etapie. No. Także dzięki jeszcze raz za wytrwanie. Trzymajcie się, cześć, do następnego filmu. Hej.